Witamy wszystkich ze Szczyrku. I tam na wprost, jak się tak popatrzycie dokładnie, widać za tym smogiem, za tymi dymami, widać góry. I to już są Sudety Wschodnie. My są prawie, że pomiędzy Małym Skrzycznym a Skrzycznym. Sudety Wschodnie. Biskupia Kopa, Pradziad, Jeseniki w zasadzie. Piękne widoki. Słynna wieża radiowo-telewizyjna na Skrzycznym. Ciepło. Ciepło jest. Tam w oddali jeszcze widać fragmenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej i dymy z Jaworzna. Tak, ta chmura to są dymy z Jaworzna. Zaraz popatrzymy na drugą stronę, bo będzie widać Tatry. Tu jest podobno w pieruny śniegu. Niesamowite, Jeseniki jak na dłoni, na wprost. Za jest tą... ponoć pół metra śniegu, a jest stoję na wirku. Za tą górą, a ta góra to nic innego jak równica. Może pół metra, może i pół metra. Widać Jeseniki. Taki bielutki punkt tam widać, to rejon biskupii Kopy i Pradziada. No i cała Brama Morawska zadymiono. Fest. Dymy idą, tutaj widać na wprost Klimczok, a za Klimczokiem tak troszeczkę w prawo dym widać. I to jest Jaworzno, a tam ten dym taki, co się unosi tam, to będzie Oświęcim Dwory. I tam za nim będzie już widoczno wyraźnie Jura Krakowsko-Częstochowska. A tutaj radiowo-telewizyjne centrum nadawcze Wisła Skrzyczne na Górze Skrzyczne. Ale coś pięknego. Tam Jeseniki, tutaj Małe Skrzyczne, tutaj Czeski Góry, Beskid Morawsko-Śląski. Te chmury na dole wyglądają, jakby tam była woda. Akurat Łysochora zasłonięto przez Małe Skrzyczne. No nic innego, tam między tymi choinkami widać Tatry jak na dłoni. A mówiąc o Tatrach, to trzeba wspomnieć o Zakopanym, że dziś tam jest Puchar Świata na Wielki Krokwi, konkurs indywidualny. Proszę, Wielkoracza tam widać, Fatra, no coś pięknego. Wielki Rozcutec, Wielki Krywań, przecież to jest co najmniej 200 km od Tatrów do Pradziada. Teraz widać Tatry. I to fest. Podejdziemy się tu. Ponoć, że tu jest ponad pół metra śniegu. Jest różnica, jak się jest na nartach, a w zwykłych butkach. Bo ja się nic nie zapadą. To na nartach się nie zapadą. Ależ piękny widok na Tatry. Przepiękny. Pomiędzy Babią, Babio jest po lewej, trochę tutaj za choinkami. No i Pilsko. Tak jakby na wprost trochę. Ale i Tatry no rewelacyjnie widać. Tyle, że to są Tatry Zachodnie. No. Tutaj. Tatry Wschodnie troszkę zakryte przez Pilsko i Wielką Raczę, którą też tu widać. Snow Paradise, Wielka Racza, Laliki, Krywań tam widać, Rozcutec, czyli Fatra na Słowacji. Tam muszę zrobić tę moją górę.
Teraz wielkoracza. No pewnie, że jest widoczna wielkoracza. Widać laliki. Snow Paradise. Oszczarnica na Słowacji. No coś pięknego. O dziwo, jeszcze my nie widzieli Łysej Hory, ale z pewnością też się pokorzę. Bożena by była zachwycona. Ale widoki przepiękne. Bożena by była zachwycona. Tatry widoczne. Moja góra tam. Babio Góra, zwana też Diablakiem. Pilsko. Jest lepiej widoczna. Pilsko. Wielkoracza. Gdzie ty widzisz te lalki? Wprost. Są takie niskie. Tak. No to tak nisko? No to nie będą laliki. To nie, to one są tam dali. Tam daleko, tak? Ja. No, bo to za tam wysy. Widać, o taki łuk jest i tam widać ten ośrodek. Tam za tymi chmurami jeszcze, co są na dole. No, za tą doliną tu, ta mgła co jest, nie? No. I tam jest wielkoracza. Ja, no bo ona jest dalej. Tam widać już Czeskie Góry, tam widać mgłę, ale Tatry jak na dłoń. Za tą drugą mgłą widać Tatry Zakopane. No i tak jak my go dali dzisiaj jest Puchar Świata w Zakopane. A to jest, to jest dowód na to, ile jest śniegu. Niemal całe kiki się wbiły. I spektakularny upadek. Tylko, że teraz nie wytnę się. Musisz mi kika dać. Ja nie wiedziałam, że tyle treści było. Uwodź się. No nie tak, jeszcze jeden kijek. Oj, będzie problem. Ja to chciała wbić, wiesz? To tu będzie prawie metr śniegu. W takim układzie. Nie idzie. Teraz się zapadniesz. Bo się zapadł człowiek. Teraz się zapadniesz. Nie wiem. Ale nie całkiem. Tyle śniegu jest. Całe kijki wlazły. No już się nie da. A kijki mają 1,35 m. Czyli około 1,20 m śniegu. No tyle śniegu to jeszcze chyba nie miał. Pod nartami. Popatrzcie, a ty stoisz na równym, a ja się zapadłem. Ja sobie nie myślałam, że tak daleko one się wbiją. To niesamowite. Tak to zrobię, nigdy jeszcze lepiej. Popatrzcie, do tych napisów. To zresztą widać. Podejść tu bliżej, bo ją muszę teraz to ubrać. Taki trochę nam się dzisiaj zrobił skitur. Ale to nic. Ale to nic, bo... Jakie ładne choinki. Te widoki naprawdę są dzisiaj przepiękne. No nic, tylko sobie lepszy aparat kupić i uwieczniać to. Powiem ci, że dzisiaj by to na nogach zaszło. Na nogach by zaszło, bo to jest wbite. Wyjechałby na skrzydłym krzesełkiem i tu by spokojnie szedł.
Jest fantastycznie. Nawet i turyści piesi się zdarzają. Jest i wspomniano Łysochora. Ale w Czechach jest dużo chmur. Teraz tam widać za Klimczokiem Jaworzno dymi, a tam są dwory. I te Jure jeszcze lepiej tutaj widać. Tam były fajne stopy. Co na dole. Nie? Tam jest Golgota w prawie. Co? Te Golgota w prawie. Tu jest, czekaj, ta przecinka takuje, nie? Ale troszkę nie zarośnięto. O, naprzeciwko, co się słońce opiera. Ja, tam by były stopy. To rzecz widać. To widać? To rzecz. Ja widać stok narciarski na Stożku. No i widać Soszów też. No i Łysa Góra. Łysochora za nim. Tam daleko widać góry, o. Ja, to już tam na pograniczu Czechy i Słowacji. Czantoria, z tej perspektywy to się wydaje jakoś kopka tylko. Mało Czantoria. I kaplicówkę w Skoczowie widać. No i oczywiście Równica, a tuż obok niej, tutaj tak mniej więcej na wprost od szczytu tej lewej choinki, to jest Palenica. No i oczywiście widać masyw pradziada, czyli Jeseniki, Sudety Wschodnie. Około 130-140 km. Na Jaworowym widać nawet tą wieżę. To nie jest Jaworowy, to jest Łysochora. Łysochora jest kawałek dalej, tu jest Jaworowy. Aha, tam, no faktycznie. Widać. Jaworowy, czyli okolice Trzyńca. No, jadymy dalej. Jadymy dalej, tak. Po to my tu szum też. Kasi się straciła. Tam jest.
Jademy z Kępki. Czarno? Stromo? No, stromo. Wybiel lód? Chwila za wahanią. Trzeba ocenić swoje możliwości. Co? Przed tą górką. Wjeżdżamy? Ale mnie się zdarzy, to będzie do przejechania. Słuchajcie, na kamerze tego tak nie widać, to jest ta Sałobieńkula. Nie widać tego tak na kamerze, że to jest Pieruńsko-Strumę. Choć... no... jakby to powiedzieć... pierwszy rozdrzech tu jechał. I przed czymś takim, no naprawdę trzeba... trzeźwo pomyśleć. I ocenić swoje możliwości, a nie jechać po prostu na brawura. Przy okazji tutaj muszę wspomnieć, że... w tym tygodniu na Cieńkowie we Wiśle był śmiertelny wypadek. Facet wyjechał z trasy i się zabił. Co prawda umarł dopiero w szpitalu, ale tak to niestety wyglądało. Także trzeba realnie oceniać swoje możliwości na nartach, a nie szarżować, bo brawura naprawdę się nie opłaci. To co? Jademy dalej. Okej, tam Mariola jest. Jademy trasą numer 7. Czerwoną. Pieruńsko wysoki dach. Troszkę my se urozmaicili trasę. I łyso chora jak na dłoni. Jestem tak kaskiem w tym mostek? Nie. Bo ja zaorała. Ja się schylił. Łyso chora jak na dłoni, na same... Mam tu odarte? Ja. No. Łyso chora jak na dłoni, na sam wprost i Golgota widać i helikopter jak się leci. Prawie. I jademy. Siódemką na dół, czerwoną.
Ach, załapałem lód. Napijemy się tego? Jademy. Tam widać błatnią ten stok. Kajo też na rowerze wyjechał. Widzisz, tam chodzili ludzie na dół. Ja. To jest wydeptane. Może i nawet na nartach. Rancho widać troszkę niżej. Faktycznie, to jest błatnia. No. Ja. A my są krajsi, nie wiem, kaj. Kaj my są. Koło jakiegoś baru na Gruniu. Solisko. Solisko. Golgota. Jademy. Jademy z Golgoty.
wypinane, to nie? Jakaś tam Mariola jedzie. Ona więc staje na tej górce, jak jedzie. Zjechała w lesie. Dużo lodu jest na Golgocie. Nie możemy tam jechać na górę? No, to już koniec. To już koniec. Wóżtym pachnie, kiełbasą, Golgota i kończymy. Nogi poczuły, fajnie było, ciepło, miłe widoki, przepiękne u góry. Warunki rewelacyjne. No jeszcze wyciągi wymienić na krzesełka. Ale ponoć już niedługo to będzie. Dobra. I to by było na tyle. No już zbiorstwo. Płatne parkingi 10 zł. A no darmo zjady stoją. To warszawiok, to gangryna. Zakręt idiotów w Bielsku. Ciekawe, kto to tak ochrzcił. Z jednym się zrobiło. Czyli ona jest od tego zakrętu. Coś się boli. Zaraz za tymi barierami.